Myślę, że treningi to bardzo dobra rzecz w tym czasie. No ale po drugie, każdy sportowiec no, musi, że tak powiem, trzymać organizm jakby troszeczkę w większym pobudzeniu, więc te treningi jednak muszą się odbywać. Znalazłam sobie taki sposób, w cudzysłowie, biegania wokół własnego bloku, bo to najbliżej i najmniejsze niebezpieczeństwo jakiegokolwiek zarażenia się. Ja myślę, że tak już po 2 tygodniach, kiedy nie wolno było zupełnie wychodzić z domu, ja rzeczywiście no może raz w tygodniu wychodziłam tylko na zakupy. Przyznam szczerze, że wtedy głowa już przestaje pracować, już się chce do ludzi, już się chce do świata, do życia, do normalnego funkcjonowania. Myślę, że też układanie puzli, oglądanie telewizji, czytanie, jakieś tam rozmowy na portalach społecznościowych z rodzeństwem, ze znajomymi i tak dalej. Ja myślę, że przede wszystkim za towarzystwem, bo tego chyba najbardziej brakuje. Ludzi, których mamy wokół siebie, bliskich, że nie mogłam się spotkać z rodzinką, że nie mogłam powygłupiać się z dzieciakami, że nie mogę z kolegami i z koleżankami razem podjąć próby dalszych treningów i tak dalej. To chyba najbardziej gdzieś mi doskwiera. No i kolejną rzeczą to są instytucje, których brakuje, czyli basen, siłownia. Tego akurat, w moim przypadku to akurat tego mi brakuje. Wydaje mi się, że chyba może maksymalnie 1 kg, bo staram się raz na tydzień ważyć i pilnować tego. No jest to chyba gdzieś dla mnie osobiście też ważne. Więc chyba nie za wiele, więc z tego jestem zadowolona. Troszeczkę zaczęliśmy doceniać to, co się dzieje wokół nas, na naszych bliskich, na wiele różnych rzeczy dookoła i mniej się przejmować tym, na co nie mamy wpływu, więc to chyba gdzieś zmieniła. No i więcej zaczęłam czytać. Śmieję się, że jak w szkole średniej trzeba było mnie namawiać do przeczytania lektury, tak teraz pochłaniam książki w dość dużych ilościach i to jest na plus. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.